witam serdecznie, Renata. Dzień dobry, jestem Inna. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest len. Włókno, które wyśmienicie pasuje na gorące, upalne i parne letnie dni. Jak widać, nas rozebrało, poskręcało. Jak ostatnio mieliśmy takie bardzo upalne dni. Przygotowaliśmy dla Was propozycje do pokazania dzianin, które już zostały przez nas zrobione, właśnie z lnem i innymi włóczkami, jak również propozycje też włóczek, które można użyć na takie zamiast dzianiny. Czasami, bo nie wszystkie już jeszcze są w sprzedaży, niektóre już wyszły. No teraz zacznę od sweterka, który jest zrobiony z lotusa i dubletu. Dublet jest mieszanką lnu i bawełny, a lotus jest mieszanką bawełny i kaszmiru. To jest takie bardzo delikatne połączenie. Ma tutaj taki ażurek, na plecach też ma ażurek. Wow. No i lubię ten sweterek, on pasuje na chłodniejsze dni, na jakąś, no takie wieczory letnie, albo na ciepłą jesień, na ciepłą wiosnę. Także tutaj proponuję dla tego takie niteczki mam. Lotus i dublet. Lotus w kolorze 50, dublet 20 lub 16. I jeden pasuje, i drugi pasuje. To wszystko się wymiesza i później mamy trzeci kolor, jakiś trzeci, ale to będzie taki melanżowy kolorek. Jak ktoś chce ciemniejszy lub jaśniejszy, kto co lubi. Także można sobie jeszcze taki swetereczek wydzierkać. Bardzo często okazuje się, że ten trzeci kolor melanżowy jest ładniejszy niż kolory bazowe. No tak. Ja mam też przykład sweterka, który nadaje się na troszeczkę chłodniejsze dni, nie na takie upały jak teraz są, ale mimo wszystko nie jest to nic, co by nas mocno grzało. No, taki plaster miodu wykonany z 3 różnych włóczek. Tutaj była kanapa. Żeberka są z Amiry Light, a kanapa połączona jest z moherkiem. A moherek jest cieniowany. A moher tak, a moher był kolorowy. Kanapa jednolita, moher cieniowany. Tak, dlatego tu bardziej się przebija niebieskie, tu bardziej różowe. Ale niekoniecznie taki, można jednobarwny. I też przygotowałam połączenia trochę innych włóczek, ale też len. Tutaj w tonacji jednobarwnej jakby. Podoba mi się to połączenie. Tu jest Amira Light w kolorze 91. Do tego Linen 100 w kolorze 18. I Silk Moher w kolorze 30-144. Razem to wygląda tak. Ten moher przyciemni trochę ten Linen 100. Ale to razem bardzo ładnie współgra. Tak. I jest jeszcze druga propozycja. Zrobienia takiego sweterka, trochę bardziej odważna, bo tutaj jest Amira Light w kolorze numer 10, Linen 100 w kolorze 17 i Silk Moher 72,59. Tu się zrobi taki trzeci kolor, a to będzie dodatek żeberko. Następna dzianina. Tutaj u mnie też można powiedzieć taka nie na upały, tylko na taką temperaturę około 20 stopni, bo to jest połączenie też dubletu z Pepin Merino. No lubisz chyba dublet. Ja no, mam dwie dzianiny właśnie. Ja nie mam, chyba jednak mnie namówisz. Do tej pory zrobiłam dwie dzianiny z tej łuczki i łączyłam. Nie robiłam samego. No i dublet niestety. Jest taki nierówna nitka, prawda? Tak. No i tutaj ta bluzeczka, ponieważ jedna nitka jest cienka, druga jest cienka, ale w połączeniu razem to już jest grubsza wtedy dzianina i można dziergać na grubszych drutach, ale zostaje dosyć cienką, nie jest to gruba dzianina. Ona jest taka też lejąca. Tak, nawet widać tutaj, że... I widać te zgrubienia tego dubletu tutaj na tej dzianinie. Nie jest równo, tak, może będzie widać? Jednolita. O, widać te zgrubienia. No, widać. Taki... Fajnie, to taki dodatkowy motyw. No i ta bluzeczka jest najzwyklejsza, wydziergana zwykłym reglanem od góry. Ją można nosić jako samą, albo na przykład pod kardigan, pod jakiś żakiet. Jak najbardziej się nadaje na różne stylizacje. I proponuję do takiej bluzeczki tutaj. Moja propozycja jest taka jaskrawa, ognista. Może być to niekoniecznie ważne. Bluzeczka, może być coś z dłuższym rękawem. Albo to, bez. To, co chce. Albo bez, no. Top na przykład. Tak. I tutaj jest Pepin w kolorze 26 i Dublet w kolorze 21. Razem to wygląda świetnie. Z mojej strony mam do pokazania jeszcze bluzeczkę, też taką na troszeczkę chłodniejsze dni, albo chłodniejsze wieczory, letnie, bo tutaj został wykorzystany Lotus, ale i Leniuszek w połączeniu razem dało taką, no nie wiem jak to określić, słuchajcie, jest to delikatne, ale czuć, tak, że jest tam coś sztywnego jakby w środku, nie? Takie nie jest takie wiotkie za bardzo, tylko troszkę sztywniejsze. Szlachetne, miłe, przyjemne. Jeszcze mamy Lotus, zresztą to jest ten sam kolor, który Ty pokazywałaś przed chwilą, tylko w połączeniu z Leniuszkiem. No. Leniuszek kolor numer 5, a Lotus numer 50. Razem to da taki trochę melanż. Leniuszek wzmocni trochę ten żółty kolor. No tak i będzie bardziej wyraźny, tak. Wyraźny, ale będzie średni pomiędzy tymi dwoma. Tak, nie będzie taki wyraźny i nie będzie taki mdły. No tak, nazwijmy rzeczy po imieniu. No, tak. No następne już moje połączenie takie, które pasuje już na upalne dni. Mam tutaj w połączeniu jedwab i len. Taką bluzeczkę wycierkałam w zeszłym roku. Też już była pokazywana oczywiście. Bardzo ją lubię, już nosiłam, dlatego już mogę powiedzieć, że to połączenie bardzo mi się podoba. Nie jest to takie bardzo delikatne jak sam jedwab, ale nie jest takie sztywne i surowe jak len. To coś pomiędzy, ale to jest, mogę powiedzieć, że to jest lejące, chłodzące i bardzo przyjemne dla skóry. A co ja teraz zauważyłam, że ta prawa strona to taka jest delikatniejsza, taki czuć jedwab. A od drugiej strony, gdzie są te żeberka, no, czuć len. Tak. No, to ciekawe połączenie dosyć. Też te włóczki są cienkie i w połączeniu razem można dziergać na grubszych drutach. Chociaż ja oczywiście silki przerabiałam samo, oczywiście to długo trwa, ale efekt też jest fajny. Ale tutaj mam takie dwie razem połączone. Widać, że jest melanż. Powstaje taki delikatny melanż, bo nie były to kolory, które idealnie do siebie pasują. A tutaj proponuję na taką dzianinę takie włóczki Linen 132 kolor i silki od Lana Gatto 8902. I to też delikatny melanż. Stworzy delikatny albo to jest bardzo, bardzo pasujące. Prawie, że taki sam kolor, tylko jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. I teraz jeszcze takie połączenie, też beż. 8727 silki i leniuszek numer 4. Takie kolory. Takie beżowe. Beżowe. A ja mam tutaj propozycję taką właśnie sam len. To jest Kralino. Poszły na to 4 motki, bo niedawno skończyłam, więc jeszcze pamiętam. Dzianina jest surowa w swoim dotyku, ale nie gryzie, nie jest szorstka absolutnie. Jest przewiewna. W zasadzie to nawet lejąca, można powiedzieć. Tak, len jest lejący. Sam sobie. Tak, i też widać, że prawa strona jest bardziej delikatna niż ta lewa. To tak czuć, ale w dotyku jest super. Na takie upalne dni, jakie mamy, zaraz, aż chce się. Coś takiego. Tak. Jeśli chodzi o Kralino, to mamy dużą paletę kolorów, jest w czym wybierać. Na takie coś 4 motki, więc. No jest też wydajne. Tak. Następna moja dzianina to jest len z lnem. Dwa lny połączone w jedną dzianinę. Tutaj mam Linen Stone i leniuszek w pasujących kolorach. Też tworzy się melanż. Nie wiem, widać to czy nie widać. Chyba troszkę widać. Bo też przez to, że są te łuczki cienkie, połączyłam dwie razy. I tutaj zrobiłam ściągacz. Ale niestety on nie jest ściągaczem, bo on jest jeszcze szerszy od mojej bluzeczki. No a właśnie też len i tu sam len zrobiony w ten sposób. Zupełnie inny efekt, tak? Pokażmy razem. Tak. Tu się A i przy dekolcie tego nie tak nie widać, a widać tylko bardziej na dole. A tutaj troszkę szerszy dół mi wyszedł, ale ja tak to też ma swój urok. Widać. W ten sposób zakończone, nie poszerza nam dzienniny, ale to jest dobre dla osób, które mają na przykład szersze biodra, tak, żeby nie upinało, no to wtedy jak najbardziej. Albo ktoś lubi takie, tak, taki efekt, tak, jak powstaje. Mhm. No dlatego tutaj proponuję też Leniuszek numer 6 i Linen 100 w kolorze 15. Też bardzo dobrze pasuje. I przedostatnia dzianina, jaką pokażę, to jest połączony len Fresh z Marè, z wiskozą Marè. Osobiście uważam, że Marè przeze mnie było takie niedoceniane, niezauważane, a niesłusznie, bo na takie upały, jakie mamy obecnie, ta dzianina była taka chłodna, nawet teraz w dotyku no, czuć, widać, że jest bardzo chłodna, jest po prostu chłodna. No i chłodzi, to świetnie, prawda. Także słuchajcie, nie bójcie się Marè, nie bójcie się wiskozy. Ona tylko nada dzianinie lejącego efektu i chłodu. I wzięłam ze sobą kilka moteczków do pokazania przykładowych kolorów. O tak. To jest Fresh w kolorze 30-370. Fresh. A to jest Marè w kolorze 531. Taki, pasuje. Tak, bardzo pasuje. Ładnie pasuje. Drugie połączenie to jest Fresh w kolorze, słuchajcie, mam okulary niedawno zmieniane, a zachowuję się, jakbym nie widziała, w kolorze 30-372 i Marè w kolorze 511. Też pasuje do siebie idealnie, ale wcale niekoniecznie musimy Fresh łączyć z Marè, bo z Marè możemy też połączyć Kralino. Tak, do tego Kralino to jest ta sama grubość co Fresha. I tutaj mamy takie połączenie, znalazłam. Takie ogniste, tak. Pomarańczowe. Tak, taka to jest słodka pomarańcza. 28, kolor numer, a ten jest 505. O, tak. I jeszcze jedno połączenie. Kralino w kolorze 07 i Marè w kolorze 19. Też do siebie pasują. Mhm. No tutaj moja ostatnia bluzeczka. Tutaj połączenie też lnu Fresh z obuczką Paillettes. Widać, nie wiem, czy widać, czy nie widać, delikatny połysk tej dzianiny. Taka bluzeczka, można powiedzieć, wyjściowa. Można założyć na jakąś okazję. I tutaj jeszcze są takie paseczki zrobione z łuczki Aruba. I to daje taki ciekawy efekt. Mhm. Też mam propozycję na taką bluzeczkę. Tutaj jest Fresh 9506, taki grafitowy. I do niego dobrałam Paillettes 8603. To pasuje, tak? Pasuje. I Velvet, który jest, ma skład taki jak Aruba i taką samą strukturę. Velvet w kolorze 30576. To by było takie coś pasujące. Wszystkie w jednej tonacji, tak, te wszystkie kolory pasują. Ale takie jest sylwestrowe, ja bym powiedziała. No, może gdzieś tam w radiu słyszałam, że jest noc sylwestrowa w sierpniu, organizowana przez jakiś tam tak, rozgłośnie radiową. No, a teraz proponuję jeszcze coś takiego. Też może być ten sam Fresh i Velvet w kolorze 30575, czarny. I Paillettes do tego 8606. I tak to razem wygląda. Też byłoby ładne połączenie. Tak, jak najbardziej. A ja ten kolor, ten Velvet, wykorzystałam w sukience, którą w tym momencie mam na sobie. Do Linen Soft dodałam na wykończenia właśnie Velvet. Czarny Velvet do podkreślenia właśnie tutaj. No, też ładnie wygląda. Tej włóczki Linen Soft u nas już nie ma, ale zamiast tego można na przykład Linello, Baby Cotton Color. No, różne kolorowe takie koleżanka siedzi. Także można łączyć różne włóczki ze sobą. No, nie bójmy się tego łączenia, nie bójmy się naszej fantazji, bo może coś z tego wyjść bardzo fajnego. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do wzięcia na druty włóczek, które pasują lub nie pasują, a tak naprawdę efekt dopiero będzie widoczny na drutach. Na koniec, jak już to zrobimy i zobaczymy, co z tego wychodzi. To dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.